Siema, siema, cześć, witajcie, tutaj Xero i jest to kolejny dzień na Hardkorze. Aktualnie jest oczywiście sobota, godzina 14.09, no i chciałbym wam pokazać, jak nasza gilda tutaj wygląda, jak wygląda środek, więc co, nie zapomnijcie o łapce w górze oraz w komentarzu napiszcie love, a ja wam przypnę serduszko. Dobra, tutaj ogólnie wszystko jest jak na razie prowizoryczne, żółwik wygląda tak, więc tutaj nie ma co pokazywać. Ale dobra, widziałem ogólnie, że poprzedni filmik w miarę fajnie się przyjął, już jakieś spore, większe wyświetlenia są. No i dobra, zaczynamy. Ogólnie bardzo dużo obsydianu wszędzie, nie mogę wam też oczywiście wszystkiego pokazać, ale pokażę, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć, jak nasz design oczywiście oraz zamek mają wyglądać, to zapraszam do Majaka, on tam wszystko ładnie zaprezentował na trailerze lawy. No i co? Jak myślę, że jak na godzinę 14, Kuboid wygląda naprawdę dobrze. Bardzo dużo osób u nas gra, G-Lawa. Jak możecie zobaczyć, no aktywność wydaje mi się to, nie wiem, 70%. Więc osób naprawdę sporo gra. No i co? Tutaj jeszcze się trochę przebiegniemy o jakieś spadki FPS-ów. Dobra. Dobra, tak. Tutaj ogólnie po bokach mają być pokoje, jak już zdążyłem zauważyć na odcinku Majaka. Tutaj ogólnie design, jak sami możecie zobaczyć. Wiadomo, że troszeczkę inaczej to wszystko będzie wyglądać, bo to są dopiero początki oczywiście. No ale co? Wydaje mi się, że dzisiaj wieczorem już ten design będzie się o wiele, wiele różnił, ponieważ, no jak już mówiłem, dużo osób pracuje, bardzo dużo zbiórek itemków jest, więc myślę, że jutro, czyli w niedzielę, nagram kolejny daily taki update i wam pokażę, jak to wszystko wygląda, oraz może wezmę na przykład Majaka do odcinka, czy kogoś innego, który będzie mógł troszeczkę więcej opowiedzieć. Bo jak sami wiecie, ja w lawie już grałem także na poprzedniej edycji, no ale sami wiecie, że nie gram aż na tyle, żeby tutaj wszystko wiedzieć i w ogóle, więc może właśnie w kolejnym odcinku wystąpi Majak, czy jakaś osoba, która po prostu więcej wie oraz bardziej ogarnia niż ja. No i dobra, nie przedłużając, taki bardzo króciutki odcinek z pokazu gild, jak to wszystko wygląda. Mogę wam jeszcze pokazać Endera, no mniej więcej to wygląda tak. Ogólnie wczoraj była taka śmieszna sytuacja, ponieważ tak, ja kopałem wczoraj, pomagałem kopać oczywiście ten cały kwadrat. No i byłem, nie wiem, na jakimś Y, może 50, może 40. No i wylogowałem się, poszedłem sobie tak montować filmik, no loguję się, no i spadłem na sam dół, zginąłem chyba z setnym poziomem też, złoto straciłem, na szczęście kilo odzyskałem, no ale straciłem ten poziom, ale w sumie zdobywa tutaj się itemki łatwo, więc nic straconego, ale taka trochę freakilowska. Nie przedłużając, dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o tej łapce w górę oraz oczywiście komentarzu lawa. A będzie więcej takich daily update'ów Guildy Lawa. Dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!